Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego trzeciego modułu kursu Przechowywanie i transport we florystyce. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Przechowywanie materiału roślinnego jest sprawą niezwykle istotną we florystyce. Dobrze przechować materiał roślinny, to inaczej ochronić go przed wysychaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, narażeniem na szkodniki i choroby. Koniecznym warunkiem do przechowywania materiału roślinnego jest niska temperatura. Tylko stałe przetrzymywanie materiału roślinnego w niskiej, odpowiedniej dla danego gatunku temperaturze może zapewnić uzyskanie pełnej dekoracyjności danego materiału kwiaciarskiego. Stosuje się dwa rodzaje długotrwałego przechowywania kwiatów, na mokro oraz na sucho. Zapoznajmy się z pierwszą z tych metod. Przechowywanie na mokro. Materiał roślinny przechowujemy w wodzie lub roztworze odpowiedniej pożywki. W ten sposób można przechowywać między innymi Rozwinięte pąki goździków, kwiaty gerbery, mieczyków, lili oraz frezji. Temperatura podczas przechowywania na mokro dla większości gatunków powinna wynosić od 1 do 5 stopni Celsjusza. Przy zbyt niskiej temperaturze mogą nastąpić uszkodzenia płatków. Są jednak wśród roślin wyjątki. Wilczomlecz wymaga temperatury powyżej 9 stopni Celsjusza. Frezje od 9 do 10 stopni Celsjusza i res tylko od 0 do 1 stopnia Celsjusza. Słabe strony przechowywania na mokro. Kwiaty przechowywane na mokro cały czas rozwijają się w chłodni i przez to okres ich przechowywania nie przekracza kilku tygodni. Kwiaty pozostają bez opakowania, a więc wymagają większej wilgotności powietrza, co sprzyja rozwojowi szarej pleśni. Kwiaty bardziej rozwinięte wydzielają więcej etylenu, więc trzeba dobrze wentylować komorę, ale tak by kwiaty nie były narażone na podmuchy powietrza. W wodzie nasady pędów łatwo pękają, są puste i dlatego często producenci po posortowaniu muszą owijać je klejącą taśmą. W metodzie na mokro materiał roślinny przechowujemy w wodzie lub roztworze odpowiedniej pożywki. Bardzo ważne jest ustawienie kwiatów i poziomu roztworu pożywki, który powinien być płytki, ponieważ z reguły powoduje ona uszkodzenie zanurzonego fragmentu rośliny, który musimy potem odciąć. Do przechowywania powinno się stosować plastikowe pojemniki. Ich ścianki nie wchodzą w reakcję ze składnikami pożywki. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.